Uważam, że inicjatywa Narodowego Banku Polskiego zorganizowania warsztatów innowacji w edukacji ekonomicznej jest bardzo cenna. Te spotkania z nauczycielami pokazują, że temat jest bardzo potrzebny, a działalność Narodowego Banku Polskiego wspaniale wspiera codzienną pracę nauczycieli i faktycznie pokazuje te kierunki, gdzie to wsparcie jest po prostu potrzebne. Bardzo cieszę się, że poznałam model Canva, jeśli chodzi o projektowanie swoich pomysłów i wdrażanie ich w życie. Jeśli chodzi tutaj o doświadczenia innych nauczycieli, to też jest ciekawe, że się dzielą swoimi doświadczeniami i nawiązują do swojej pracy na co dzień. Innowacją, którą chciałabym wprowadzić, którą wyniosłam ze szkolenia, jest na pewno realizowanie projektów społecznych w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości. Kluczowe tutaj jest pokazanie, że warto pomyśleć o zmianie metod pracy, żeby odejść od takich metod transmisyjnych, pamięciowych, żeby włączyć młodych ludzi do współdziałania, do pracy projektowej, żeby wiedzieli, że problemy, którymi się zajmują, są tymi problemami autentycznymi, wynikającymi z potrzeb środowiska, w którym żyją, żeby ze sobą umieli negocjować, krytycznie myśleć przede wszystkim, wspierać się i później dochodzić do jakiegoś konsensusu. To są jedne z ważnych kompetencji dzisiaj potrzebnych w życiu dorosłym na rynku pracy, ale myślę właśnie, że szalenie ważne.